Szczęść Boże, w 14 niedzielę zwykłą. Uczeń zadał pytanie mistrzowi, jak to jest, że kiedy się kocha Boga całym sercem, kiedy się żyje w Jego bliskości, doświadcza się niekiedy rozłąki i oddalenia od Boga. Mistrz wyjaśnił, że podobnie sprawa wygląda z dzieckiem, które ojciec uczy chodzić. Stawia je przed sobą, a chcąc je uchronić przed upadkiem, rozkłada szeroko ręce. Dzięki temu dziecko idzie bezpiecznie. A kiedy się zbliża, ojciec odsuwa się i szerzej rozkłada ręce. I robi to tak długo, kiedy dziecko nauczy się chodzić. Dostrzegamy w tej mądrości przekaz z Ewangelii o naśladowaniu Chrystusa. Bo to On wskazuje nam, co należy czynić. Sam o sobie mówił, ja jestem drogą. Dlatego wysyła uczniów samodzielnie w drogę, żeby głosili dobrą nowinę. Uczeń nie jest panem żniwa, ale jest reprezentantem samego Jezusa. Jesteśmy narzędziami, które w ręku Boga mogą wiele zdziałać, ale same z siebie nic nie uczynią. Dlatego nie musimy się lękać, czy nasze działanie przyniesie owoce. Naszym zadaniem jest tak żyć i głosić Ewangelię, żeby ludzie dostrzegali w nas posłańców Bożych. Choć jest w nas pokusa, żeby odnieść w tym sukces. Bóg dał zbawienie wszystkim. Natomiast do nawrócenia zaprasza indywidualnie, dając każdemu odpowiednie dary. W tym potrzebna jest pokora, że nie ja nawracam, ale Bóg, który ma na to najlepsze metody. My mamy być uczniami pełnymi pokoju, którzy niosą go w niespokojne miejsca. Mamy być orędownikami pojednania, przebaczenia i miłosierdzia. Kolejnym wskazaniem jest sposób życia, który winien być prosty. To nie w bogactwie jest ukryta radość. Przez życie proste łatwiej zaufać Bogu. Ludziom też łatwiej będzie podejść i zapytać o źródło naszej radości. Bóg pragnie przez Jezusa dać się poznać każdemu człowiekowi przy naszym zaangażowaniu. Sobór Watykański II zwrócił się z apelem do świeckich, przypominając, że to sam Pan zachęca, by jednocząc się z Nim każdego dnia coraz ściślej, uważali Jego sprawę za swoją własną. Tym samym Sobór zachęca, żeby nieustannie dopasowywać się do nowych potrzeb czasu i w ten sposób współpracować z Panem. Kiedy czytamy listy świętego Pawła, to w nich dominuje cały czas to, że nie Paweł działa, ale Bóg przez niego. Apostoł za nic nie chce przypisywać sobie zasług. Uważa się za niegodnego ucznia, najmniejszego z nich wszystkich. Ale też podkreśla, że bycie apostołem dla niego to zaszczyt i gotów jest z tego powodu poświęcić wszystko. Każdy trud, który spada na niego, jest powodem do radości i chluby. Czy to chłosta, czy więzienie, czy kamienowanie. Wszystko jest okazją, żeby dać świadectwo, że w Panu Jezusie jest Jego siła i motywacja. A krzyż, który stał się ołtarzem ofiarnym, jest największym darem dla ludzkości. Bardzo ładnie święty Paweł podkreśla, że żadne trudności i przykrości nie zmienią jego drogi. Wychodzi do wszystkich właśnie ze słowem pokoju i miłosierdzia, z jakim Jezus posłał uczniów w świat. Być może oczekujemy, że Bóg przyjdzie do nas osobiście. No, może chociaż szepnie mi słowo tylko takie dla mnie. I zapewne kiedyś tak będzie. Jednak dziś przychodzi do nas pod osłoną drugiego człowieka. Te wszystkie metody, którymi Bóg się posługuje, są dla nas trudne do zrozumienia. Ale używa najprostszych sposobów. Często to właśnie ludzie słabi i nieporadni. Nasi nieprzyjaciele, czyli ci, których nie lubimy. To dzięki nim najczęściej zastanawiamy się nad tym, co ja właściwie robię. Jak ja chcę żyć. Ich obecność popycha nas do miłości przekraczającej nasz naturalny poziom. Najważniejszymi środkami niesienia wiary sercem nie są środki ludzkie, ale środki nadprzyrodzone. Zaczynanie działalności apostolskiej od mówienia, pisania czy przemieszczania się z miejsca na miejsce nie jest najważniejsze. Fundamentem jest modlitwa. Apostolstwo będzie skuteczne tylko wtedy, gdy będzie oparte na modlitwie, na miłosnym zjednoczeniu z Bogiem. Ewangeliczne życie jest źródłem radości. Uczniowie, którzy wrócili z misji, cieszą się, że mieli władzę nad demonem. A Jezus mówi, cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Cieszcie się, że mnie widzicie, bo dzięki temu widzicie też Ojca. Kontemplując oblicze Jezusa, doświadczymy tajemnicy miłości Boga. Bo oblicze Boga nie nosi na sobie smutku. Przed Bogiem, jak słyszymy u Izajasza, wszyscy doznają radości. Wszyscy odżywają, zostają pocieszeni i radują się. Bóg bowiem nie chce smutku człowieka, ale pragnie autentycznej radości. Kochajmy więc Pana, trwajmy przy Nim nieustannie, nawet wtedy, gdy wydaje nam się nieobecny. On jest Ojcem, który czuwa
by nie stała się nam krzywda, ale by nasza radość życia udzielała się innym. A w naszych oczach niech będzie taka iskra, która mówi: wiem coś, czego ty jeszcze nie wiesz, ale chętnie się z tobą podzielę, bo to odmieni twoje życie. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem.